Witam, witam. Czekałem 15 minut, aż dzwony przestaną bić. Nie wiem, umarł ktoś czy... Kurde, chyba z pół godziny tarabaniłem. Masakra. No chciałem nagrać powitanie, no ale, ale były dzwony i tak doszedłem do pierwszego sygnału, do pierwszej monety dzisiaj. Tak jak widać, pogoda nieciekawa. Leje dosłownie co godzinę. Widać za mną te chmury. Przestało padać, dlatego wyskoczyłem szybko. No zobaczymy. Zobaczymy ile mi to i na ile mi ta pogoda pozwoli. Mamy monetkę. Zaraz obrócę. No niestety. Sam się dałem zrobić w konia. Był guziolek, a już myślałem, że będzie pierwsza monetka. Zrobiłem trzy kroki od tego miejsca. Następny sygnał. I tutaj w korzeniu potrząsnąłem i wypadł krążek. No i jest pierwsza monetka. Mamy fenolka, prusaczka. Stan mnie akurat nie zachwyca. Dzisiaj muszę się szybko ruszać, żeby coś nakopać, żeby było co pokazać, bo no, jak to się mówi, za trzech nie narobię. No jest, jest druga monetka, PRL-ka, ale takie PRL-e to cieszą. Dwójeczka z jabłkami. Z jagodami. 58. Jaki ładny stan. Jak z wody. Pięknie. Aha, chciałem powiedzieć w sprawie tego zlepka od Oli. Na razie nie mogę go rozpieczętować. Dopiero jak dostanę info od konserwatora zabytków, da mi pozwolenie, zielone światło, to wtedy na pewno nagram film z rozbrajania tych trzech monetek. Nie wiem, czy słychać, ale jelenie już wyjął, znaczy wyjął, ryczą. Rykowisko już jest. Fajnie, lecę dalej. Sprawdzam ten sam dołek. No i jest sygnał. Już nie taki fajny. Wykopałem, szukam. A to tutaj miedziucha zaplątana w korzeń. Ale się drą te jelenie. Gdzieś tutaj blisko. Ale chyba nie usłyszycie. Sygnał 80 i znowu wywalona dziura, krater. I dzisiaj kopiemy PRL-a 1961. No jest coś malutkiego. Nie widać. Fik. A, guziolak. Przeczyszczę. Nie ma czym się chwalić. Malutki guziolek, prawdopodobnie cywilny. Już widzę, że jest duża krągłość. O, koninka. Klamerka, czy to... No tak, klamra uprzęży końskiej. Jak się nie mylę oczywiście. Piękny sygnał. Dosyć głęboko.
Piękny krajobraz. Nie wiem czy. Psa na pewno słyszycie. A tak w ogóle to jestem na najgorszym, znaczy w najgorszym miejscu na polu, bo jestem na totalnym środku. I od jakiegoś czasu dosłownie pusto i tylko rozorany żubr wychodzi. Czas ucieka nieubłaganie. Ja się naszukałem, nakombinowałem. Jest. No, był problem. Był problem, bo był płyciutko. I nie umiałem namierzyć. Czuję w paluchach, że guziczek nawet ładnie zdobiony. Trą się te wariaty. Jest łóżko. I super. Kurczę, niedobrze. Kończy mi się bateria w telefonie. Nic, wyszedł mauzerek. Lepiej widać nie będzie. Dojdę do auta, to wezmę latarkę, czołówkę i wtedy będzie coś lepiej. Ciemno już strasznie. Ale sygnały słychać. Nie przeszkadza. Jest na parsteczek. Jak dobrze widzę, to ładny. Niepognieciony. Pięknie. Dzisiaj nawet fenola nie ma, kurczę, normalnie środek pola to tragedia, ale to co aluminium nakopałem to moje. Ale mnie skubaniec wystraszył, zaszedł mi od tyłu normalnie, kątem oka widzę co się za mną rusza. Kocik, kurczę. Także kończę na dziś. Ciemno już jak nie powiem gdzie. Nie zabrałem nic na śmieci, żeby wysypać, żeby pokazać, ale jest tego naprawdę, naprawdę kawałeczków takich ogrom. Fantów bardzo mało, ale tak jak widzicie, aluminium goni aluminium. Jeszcze takie blaszki miedziane wychodziły. Nie wiem od czego. No jest tego syfu. Przy okazji żubr w częściach. Druty, trochę miedziuchy, łuski. Także tyle posprzątałem. No i te fajniejsze dzisiaj 2,20 z PRL-u. Wujeczka naprawdę. Aj, gdzie lecisz? Dwójeczka naprawdę fajna. Naprawdę fajny stan. No, plusaczek. Plusaczek tragedia. Trzy guziczki. Może tak poświecę. O, trzy guziczki, w tym jeden zdobiony. Koninka. I na parsteczek. Na palsteczek calutki, elegancko. Fajnie. No i to tyle. Pozostało mi Was pozdrowić, podziękować za suby, lajki. No i do zobaczenia do następnego wypadu. Na razie Ola ma drugie zmiany, także wypady będą samotne. Także trzymajcie się.